Witam Cię serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie na temat skróconej instrukcji warunkowej if-else. Jest to tak zwany operator pytajnik dwukropek. Chodzi o to, że no, my jesteśmy czasem leniwi i po prostu lubimy mniej pisać. To wbrew pozorom czasem nawet sprawia, że kod jest nawet czytelniejszy gdzie nie gdzie. Ma to swoje zastosowanie, zaraz pokażę Wam na, na przykładzie. Najpierw jednak sprawdźmy jak to działa. Najpierw podajemy wyrażenie w nawiasie. Następnie podajemy pytajnik i tu są wartość, która zostanie zwrócona, jeżeli wyrażenie było prawdziwe, a tutaj wartość, która będzie została zwrócona, gdy będzie wyrażenie fałszywe. I teraz zdajmy sobie jakiś taki przykład praktyczny. Mam tutaj zmienną powiedzmy var X i powiedzmy 6. I chciałbym sprawdzić, czy ona jest parzysta, czy też nieparzysta. Gdybym nie znał tego, to musiałbym napisać jak. If I w tym momencie, czy X jest. Reszta z dzielenia z x, czyli x mox 2 da nam 0. Czyli gdy będzie to równe 0, to w tym momencie a sobie jakąś następną zmianę, na przykład 3 parzysta. I ona, to, to będzie zmiana, która będzie symbolizowała, czy by, była parzysta wartość, czy też nie. Czyli czy parzysta przypiszemy w tym momencie true. Dlaczego to będzie działało? No 6 podzielone przez 2 to jest. Yy, tak naprawdę. 3 i nie mamy żadnej reszty, prawda? Więc zostaje nam 0. Czy 0 jest równe 0? Tak. Tu mamy wykrzyknik, no bo powiedzmy, że w tym momencie on prosi nas, żebyśmy sprawdzili o identyczne typy, żeby było tej zmiennych, żeby nie było problemu, więc możemy w sumie też tak zapisać. I w innym wypadku, no wiemy o tym, że inny wypadek to na pewno już jest nieparzysta, tak? Czyli w tym momencie, czy parzysta, fałsz. I teraz możemy sobie na przykład wyświetlić alert, 3 parzysta. Tak? I gdy teraz to odświeżymy, zauważymy, że mamy rzeczywiście true. No bo jest parzysta. Tym mam 5, to jest fałsz. Natomiast, no. trochę tego pisania było, prawda? A moglibyśmy to zrobić dosłownie w jednej linii. Czyli najpierw piszemy wyrażenie, czy x mod 2 równe 0, jeżeli tak, to zwróć tu, tru. W innym wypadku zwróć fałsz. No ale to, gdzie to jest zwrócone? Zwrócone jest do tego, gdzie my to przypiszemy. I to jest właśnie ciekawe. Teraz możemy napisać na przykład zmienną War czy parzysta równa się w taki sposób. Tu wypisać, to dajemy wszystko pod komentarz, bo to jest identyczne, prawda? Ale już nas nie interesuje taki zapis. Skróciliśmy sobie go, i. Analizujemy. Zawsze wykonujemy w taki sposób, że no, operacja przypisania jest dopiero, gdy zostanie wykonane to, było tutaj. Czyli sprawdzamy, czy właśnie ten x jest, mamy jakąś resztę po podzieleniu przez 2. W naszym wypadku ma, więc mamy tutaj co? Jedynkę. Jedynka nie jest równa 0, więc zostanie nam zwrócony fałsz, więc zostanie nam to drugie tutaj przypisane do 3 parzysta. I mamy rzeczywiście fałsz. Oczywiście tu pamiętaj o tym, możesz zwrócić co chcesz, czyli na przykład możesz napisać ta liczba jest parzysta. A tutaj ta liczba jest nieparzysta. Na przykład tak. I rzeczywiście teraz pisze ta liczba jest nieparzysta. To jest jakakolwiek wartość tutaj możesz zdać zmienną jakąś czy coś, ten decyduj Tu sobie wymyślasz, co ma być zrobione, ok? I to jest właśnie fajne, że to możesz dosłownie dać w jakimkolwiek miejscu, czyli właściwie moglibyśmy również to dać od razu bezpośrednio, na przykład do alerta, w taki oto sposób. I rzeczywiście od razu jest, ta liczba jest nieparzysta, czyli możemy w jednej linii, w skrócie, wykonać jakąś taką instrukcję warunkową. I zaoszczędzić trochę to jakby no miejsca, czasem jest to czytelniejsze, czasami lepiej uniknąć. Wszystko zależy jak prosta jest operacja. Gdy jest prosta, czyli coś ten deseń, rzeczywiście warto coś takiego zastosować. To by było tyle w tej lekcji, dziękuję bardzo.